Ukochany Syn, witamy na kanale błogosławieństw. Zostaw lajka i podziel się tym słowem od Pana. Przesłanie Boże dla Ciebie na dzisiaj. Drogi Synu, połóż we mnie nadzieję. Twój Pan, a znajdziesz odnowioną siłę. Podobnie jak orły latają bez wysiłku po niebie, Ty także wzniesiesz się ponad wyzwania, które Cię uciskają. Dam Ci możliwość biegania, wyścigu życia, bez zmęczenia i chodzenia z niezachwianą wiarą. Zaufaj mi, uwierz we mnie, dam Ci opór i odporność, której potrzebujesz. Napisz w komentarzu Amen i przyjmij dziś błogosławieństwo. Wiedz, mój Synu, że nie posłałem Cię na świat, aby go potępić, ale aby przynieść całej ludzkości zbawienie i odkupienie. Przez Jezusa, mojego Syna. Możesz znaleźć przebaczenie, uzdrowienie i życie wieczne, przyjmując dar zbawienia, który On ofiarowuje. Podziel się tym przesłaniem nadziei z innymi ludźmi, którzy potrzebują usłyszeć Słowo Boże. Niech świat wie, że moja miłość obejmuje wszystko i że przez wiarę w Jezusa mogą doświadczyć prawdziwej przemiany. Otwórz swoje serce na Ducha Świętego, a będziesz świadkiem moja moc działająca w Tobie. Niech moje błogosławieństwa i pokój spoczną na Tobie. Mój ukochany Synu, proszę, abyś nie zapomniał podzielić się tą wiadomością ze swoimi przyjaciółmi i rodziną. Niech szczęście i radość przepełnią Wasze życie. Bądźcie odbiorcami mojej miłości, a wasze czyny i słowa odzwierciedlają dobroć płynącą z wiedza o mnie. Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam, ponieważ zawsze jestem z tobą, prowadzę cię i wspieram na każdym kroku. Napisz: dziękuję, mój Boże, że zawsze jesteś przy mnie. Dziękuję, kocham Cię. Niech Cię Bóg błogosławi dzisiaj i zawsze.